Rozdział pierwszy. Sprzedaż organów, bo to relatywnie legalne. Alugi uciekał przez ulice nowoczesnej metropolii. Należał do rasy Denerian, istot odreptających czteronożnych ciałach. Brakowało mu tchu pomimo czterodzielnych płuc. Kaszlał flegmą z powodu swojej choroby. Nagle posłyszał silniki grawitacyjne statku gwiezdnego. Zerknął za siebie. Zagrożenie, jakie pokazały mu cztery oczy, uświadomiło mu, iż jest w beznadziejnej sytuacji. Kątem oka zobaczył włas z kanalizacji i już miał nim uciec, kiedy poczuł, jak ładunek elektryczny przechodzi po całym jego ciele. Padł sparaliżowany. Niewielki myśliwiec gwiezdny zawisł nad swoją zdobyczą. A humanoidalny robot wyskoczył z niego, by zabrać swoją zdobycz. To musi być jakaś pomyłka. Ja tłumaczył się denerianin, będąc podpiętym pod skaner przestępców. Milcz w fluidzie. warknął robot, poprawiając pasy pętające kończyny. Wystarczy Tetri, bo nam się jeszcze tu chłopak rozklei. Powiedziała istota która ubrana w schludny kombinezon, z pewnością należała do typu wężohumanoidów. Brzmiuś, jeżeli nie kupię sobie elektronicznych dragów, to moje obwody wykorkują. Musimy za tego łachmytę te zgarnąć tę nagrodę. No działaj, złomie, wrzeszczał robot, kopiąc w jednostkę komputacyjną skanerałowcy nagród. już jedynie westchnęła. Znała Tetri od pięciu ziemskich lat. Był to robot skonstruowany głównie z części elektroprostytutki, z dodatkami, jakie posiadały boty bojowe. Blaszak posiadał szkieletowe ciało, obdarte ze sztucznej skóry, czarne włosy spięte z tyłu głowy, pozostałości po dawnym zawodzie, rzężący aparat gębowy, imitujący żuchwę oraz parę czerwonych. Żarzących się oczu, jakie były na dobrą sprawę wizjerami. Poza swoim szkieletowatym ciałem, Tetri nosiła czarne portki dla robotów i kamizalkę. Żmijuś zaś była jaszczurkowatym humanoidem o barwnych, żółtych, wężowych oczach i głowie. Była smukła, ale wysportowana. Miała jednak na koncie wywalenie z Akademii Gwiezdnej Floty na skutek pewnego nieszczęśliwego wypadku i teraz musiała dorabiać jako łowca nagród, bo z powrotem przyjąć jej nie chcieli. W końcu wizjer zaskoczył, połączył się z bazą danych i wypluł na ekranie informacje. Nagroda przedawniona Tetri wpadła w szał, wyżarpnęła z zapasa blaster i nim żmiuś zdążyła zareagować, ta bezceremonialnie rozwaliła głowę denerianinowi. – Ocipiałaś? – powiedziała reptoidka. – Wiesz, ile czasu mi zajmie posprzątanie tego syfu? I to z myśliwca, który należy do mnie, nie do ciebie. – już zamknij twarz na chwilę. – Myślę – powiedziała Tetri masując ręką skronie, jakby miało to rzeczywiście poprawić jej zdolności komputacyjne. A tak, na chwilę zapomniałam. Sprzedamy jego organy na czarnym targu. Zwariowałaś? Nie, siostro, zostałam oświecona. Jeżeli tego nie zrobimy, to mogą ci cofnąć licencję pilota na ten myśliwiec, a wiesz dobrze, że trzeba przedłużać ważność tego cholerstwa co 20 cykli. Jutro już upływa termin. Brzmi już zawahała się, po czym przytaknęła. W końcu powiedziała. Znasz kogoś, kto może wyizolować jego organy? Owszem, siebie i ciebie, przykuj laserowy przecinak do metalu otworzymy tego ufoka. I tak łowczynie nagród zabrały się do ciężkiej pracy patroszenia, dziewięciożołądkowego denerianina. Tetri siedziała obok i na ławce w obskurnym kompleksie, jaki skryty był w trzewiach metropolii. Wycięły organy poszukiwanego listem gończym alugi, zapakowały do ekologicznych torebek, które zabrały z supermarketu, nie płacąc za nie ani grosza. Zresztą nikt by nie zauważył i nikt faktycznie nie zwrócił uwagi. Teraz jedynie wpatrywały się w mechaniczną tablicę, która wyświetlała wartość organów, które były wystawiane jak na aukcji. Za chwilę miała się pojawić lista tych podrobów, które wystawiły. Szybciej, szybciej, chcę być już na haju. Rzęziła tetri. Jej granatowe włosy, spięte z tyłu metalowej głowy, posiadały dwa pasemka niespięte zresztą, przez co spływały po skroniach blaszaka, nadając ich właścicielce efekt grzywki. Żmi już tylko miarowo stukała palcem wskazującym w oparcie ławki. Wreszcie blaszki, przeskakujące z napisami na tablicy, zaczęły szeleścić i rlować się, tak, by zaraz wystawić spis organów, których każda wartość początkowo sięgała 500 kredytów, co było nieco zaniżoną wartością. Szybko jednak cena ośmiokomorowego serca zaczęła skakać w górę, tak samo wątroba i sześciodzielne spiralne nerki. Jedynie jądrami nikt nie był zainteresowany. Starczy nam przynajmniej na paliwo i odnowienie mojej karty pilota, stwierdziłaż miuś. Tetri przebierała nogami w miejscu. Jej wspólniczka nie wiedziała, jak nabyła świadomość i czemu jest tak spierdolona. Podejrzewała, iż jest jakimś wypadkiem studentów na kierunku mechatroniki i robotyki. Larzak nigdy nie zdradzał swojej przeszłości, i być może był to jeden z nielicznych pozytywów tej myślącej maszyny. W końcu serce osiągnęło niebotyczną wartość 4500 kredytów niebotyczną dla dwóch bohaterek, ale znikomą dla przeciętnego pracującego górnika na asteroidzie. W końcu całość organów została sprzedana za 6500 jednostek cybernetycznej waluty. Jondernik nie chciał kupić. Po przeleniu wartości zarobionych pieniędzy na konta łowczyń nagród po połowie. Żmi już od razu weszła w aplikację na telefonie i wpłaciła sumę na odnowienie karty pilota myśliwca. Wychodząc z trzewi obskurnych zaułków, znajdujących się w fundamentach metropolii, Tetri musiała włączyć skan w swoich wizjerach gdyż spaliny pochodzące z latających maszyn napędzanych na biopaliwo osadzały się na niższych kondygnacjach, niczym poranna mgła na polu. Tetri, gdzie do cholery zaparkowałaś mój myśliwiec? Weź nie pierdol, zobaczę, czy mój radar echolokacyjny działa. Chuja widać w tej mgle! Powiedział Blaszak. Żmijuś trzymała się z tyłu za sylwetką robota, Nagle usłyszała szczęk metalu. Zimne powietrze, spływające z górnych partii miasta, rozwiały opary spalin, i oto przy ich jedynym środku transportu zobaczyli bandę rdzawych rubieżników. Była to frakcja złomiarzy, którzy zajmowali się szmuglerką podsystemów, sprzedażą złomu i obwodów zdatnych do powtórnego wykorzystania. Rzućcie broń, a nikomu nic się nie stanie! Warknął jeden z rubieżników. W odpowiedzi Tetri wyszarpnęła z zapasa blaster i schowała się za ścianą. Żmijuś zrobiła to samo, zanim spadł na ich pozycję grad kul i wiązek laserowych. Reptoidka wystawiła swój rewolwer za osłony i oddała ogień zaporowy. W tym samym czasie Tetri wyskoczyła z za osłony. I celnie strzelając w głowy dwóm napastnikom, pozbawiła ich życia, lecz nie zamierzała na tym bynajmniej kończyć. Chwyciła najbliższego nowego napastnika i przebiła mu klatkę piersiową swoją mechaniczną ręką, a następnie, używając dogorywającego delikwenta jako tarczy, zaszarżowała na dwóch ostatnich wrogów. Ci starali się strzelić jej w głowę, jednak wtedy miłość wyszła z osłony... I oddała celny strzał, raniąc obu w ramiona w taki sposób, że ci nie mogli już utrzymać broni. Wystraszeni i ranni uciekli. Jesteś cała? Powiedziała żmiuś podchodząc do robota. Ta. w sumie to możemy ich wypatroszyć i sprzedać organy złomiarzy na czarnym rynku. Rubieżcy przenoszą więcej pasożytów niż parchaty kot. To nie jest dobry pomysł. Odparła Reptoidka. Tetry chwilę analizowała logikę wypowiedzianych słów, po czym doszła do konkluzji, iż może mieć rację. Obie wsiadły do lewitującego myśliwca i już miały odlecieć ku górze, kiedy maszyna zachrzęściła, zarzęziła i zgasła. Żmi już popatrzyła na interfejs zbiorników. Kurwa, czemu o tym nie pomyślałam? Rubieżcy zawsze odcinają przewody paliwowe. Jaki silnik ma nasz myśliwiec? spytała Tetri. T123 standardowy, a co? Gdzieś wyczytałam, iż silniki T123R to w rzeczywistości generatory nuklearne. A weź nie Piernicz, to na pewno nie ten model, co mamy. Powiedziała ze złością żmijuś i weszła w interfejs silnika oraz jego opis i nazwę. Na ekranie pojawił się napis. Silnik T-123R i jeden łamane przez dwa. Reptoidka zamarła ze strachu. Spokojnie, żmiś, musimy tylko stąd spierniczać i pozbyć się wszystkiego, co napromieniowane. Ty musisz, ja mam to w dupie. Odparła Tetri bez namiętnie. Jak długo możemy? Możesz, mnie to nie dotyczy. Przerwał jej blaszak. Żmijoś popatrzyła ze złością na towarzyszkę. W pewnym momencie spojrzała jeszcze raz na status silnika na interfejsie. Status urządzenia brzmiał: Sprawny brak paliwa. Musieli opróżnić paliwo i rozlać je w konsekwencji ku Ziemi więc teoretycznie nie jesteśmy napromieniowane zbytnio odparła Tetri. Ostatecznie żmijuś musiała wezwać holownik, jednak kiedy ten przybył, operator maszyny poprosił do siebie obiełowczynię. Panie wybaczył, ale jaki jest silnik tej latającej łajby? T123, zwykły T123, powiedziała Tetri. A to bardzo dobrze, bo gdyby to był silnik T123R, o bracie, nawet kijem by tego nie tknął. Żmijusz uśmiechnęła się niezręcznie i z zakłopotaniem powiedziała: Dziękujemy za pomoc. To naprawdę dużo dla nas znaczy. Nie ma problemu. Widziałem już łowców nagród z opróżnionymi bakami przez rubieżników. Tutaj zdarza się to dość często. Powiedział operator holownika, po czym polecił kobiecie i Blaszakowi zasiąść za sterami ich maszyny. Zginiemy. Na bank promieniowanie nas zabije powiedziała Żmijuś, kiedy zasiedli za starami swojego wehikułu. Ciebie, nie mnie dodał Blaszak. Mogłabyś chociaż udawać, że ci na mnie zależy ale po co? zdziwiła się rozumna maszyna. Mam ci prawić bajki i wciskać kit, aż zdechniesz ze starości o nie, moja droga w tej profesji nie mamy czasu na pieprzenie o garbatych koziołkach. Łapiemy wyjętych spod prawa, dostajemy kasę i kupujemy elektrodragi, by starczyły nam do kolejnej misji. To znaczy, ja kupuję. Z ciebie to jest wanilla. Nawet ćmików nie palisz. Żmijuś załamała ręce. O bogowie, czemu zesłaliście na mnie ścieżkę przemytu i nieprawości? Ja nie chcę umierać w tej ciupie. Rozkleiła się kompletnie. Jeżeli mam Cię pocieszyć, to masz tu gazetkę o silnikach nuklearnych. Poprawi Ci się nastrój, odpowiedziała Tetri, wciskając papierowy magazyn w jej ręce. Jej wspólniczka zaczęła bezwiednie przecierać oczy i z uwagi, iż nie mogła uspokoić swoich nerwów, zrobiła to, co zawsze przynosiło jej ukojenie. Zaczęła czytać. Nagle natknęła się na opis silnika T-123R, jeden łamane przez dwa. Popatrzyła jeszcze raz na włączony interfejs komputera i jeszcze raz na stronę w magazynie. Tetri! Jesteśmy uratowane! Jesteśmy żywe! Powiedziała z niemałą radością Reptoidka, ściskając metalowe ciało blaszaka. Brzmi już! Puszczaj! Moje obwody skwierczą! Patrz, patrz! Silnik t 123 r jedna druga nie jest modelem nuklearnym! Nie jesteśmy napromieniowane! Ha, ha, ha! Żyjemy! Mów za siebie! Burknęła Tetri przy okazji obliczając w swojej głowie, czy starczy im wystarczająco dużo pieniędzy na pokrycie kosztów naprawy baku. Kiedy zajechali do punktu naprawczego i obie łowczynie dowiedziały się, ile będą musiały zapłacić, z całych zarobionych pieniędzy pozostało im zaledwie 500 kredytów, po 250 na głowę. Nie mając większych opcji do innego rozporządzenia swoim majątkiem, Żmiuś postanowiła zrobić drobne zakupy, a resztę wydać w barze, zapijając smutki przy stole Podczas gdy Tetri tuż obok niej ładowała do swojej elektrycznej kory mózgowej chipy mające wprowadzić ją w stan ekstazy. I tak zakończył się dzień dla łowczyń głów, które jeszcze nie tak dawno temu założyły swoją działalność pod zmyślną nazwą DHX Death, Heinos Xenos. Ponieważ każda spółka zrzeszająca łowców nagród musiała mieć zajebistą nazwę bez względu, które miejsce zajmowała w rankingu. Oficjalnie Agencja Łowców Nagród DHX zajmowała 256 miejsce na 360 możliwych w międzygalaktycznym spisie najlepszych łowców nagród. Tetri i Żmi już nie były więc najgorsze, ale sporo im jeszcze brakowało do profesjonalistów. Rozdział drugi: Polowanie w ściekach, bo gdzie indziej? Lodówka ziała pustką. Tetri i Żmijuś patrzyły na jej wnętrze, jakby miała im spaść zaraz manna z nieba. Nie mamy baterii, nie mamy oleju stwierdził Blaszak. Nie mamy nawet kiełbasek, jajek ani zupek zajęczała reptoidka. Trudno. Będziemy musiały sprzedać nasz dom i zarazem jedyny środek transportu. Tetri, wykluczone! Wiesz dobrze, ile tyrałyśmy, by zreperować ten statek moich marzeń? Trzy lata! Trzy cholerne lata! Aha, a jakoś nigdy nie chwyciłaś za drążek. Zawsze to ja muszę być twoim szoferem. Stwierdziła Tetri. No, bo. Przyznaj się. Nie umiesz latać nawet na szczotce od miotły. Powiedział robot. No wiesz co? Chodziłam do. Do Akademii Gwiezdnej Floty. Nie musisz mi przypominać. Zgaduję, że zawaliłaś pierwszy rok i cię wypierdolili. Ale ile ilekroć poruszamy ten temat, ty nie chcesz mówić, co tak naprawdę i faktycznie się stało. Trudno. Będziemy musiały zapolować na cyborgi. Są na nie zlecenia w ostatnim czasie. Uff, chociaż trochę zarobimy. Gdzie mam się wpisać? Powiedziała żmiuś, zamykając lodówkę na pokładzie swojej latającej maszyny. Kiedy Reptoitka podpisywała umowę na polowanie cyborgów, myślała o pościgu w wyższych partiach metropolii, strzelaninach i luksusowym lokalu za jedną noc za zarobione pieniądze. Tymczasem wylądowała z Tetri w kanałach z prymitywnymi młotkami elektrycznymi, które szwankowały, i latarkami, które jako jedyne działały poprawnie. Tylko Blaszak wiedział na co tak się naprawdę pisze. Tetri, czy musimy koniecznie być tutaj, w tym głównie? Nie możemy się rozdzielić. Wtedy będziemy w głównie osobno. Pasuje? Odparł Blaszak z irytacją w głosie. Żmijuś podążała za nią z obrzydzeniem, patrząc na ociekający smar, fekalia i inne ekskrementy i odpady. Lochy kanałów były rozległe i łatwo było można się w nich zgubić. Latarki oświetlały osad, który zdołał nawet utworzyć ohydne stalaktyty. Tetrisza, nie podoba mi się to miejsce. To powiedz jak cię wykopali z Akademii. Brzmi już przełknęła ślinę, która z trudem przeszła jej przez gardło. No więc, to było na przedostatnim roku szkolenia na gwiezdnego pilota. Mieliśmy zaliczyć test z pilotażu gwiezdnych szybowców. Wszystko szło dobrze, póki nie pozwolono nam na kreatywność w szybowaniu w atmosferze. Lubiłam latać i byłam pewna swoich umiejętności, ale przy nurkowaniu, by poszybować blisko nad ziemią, dostałam się w nurt wiatru. Wiało mi w plecy awionetki i to z góry na dół. Straciłam nośność i w konsekwencji panowanie nad maszyną. Gdyby nie pilot z tego samego roku, rozbiłabym się. Finał był taki, iż lądowaliśmy awaryjnie, ale jako iż Janek podtrzymywał skrzydłem moją maszynę, przyjął uderzenie w większości. Do dziś jest w śpiączce, a jego rodzice, jako że byli szlachetnie urodzeni, pociągnęli za sznurki. I tak mnie wywalili. Od tamtego incydentu nie mogę schwycić zadrążek. Dlatego polegam na tobie. Święty Trybiku, żmijuś, nigdy nie myślałam, że tak to się potoczyło. Teraz wiesz, dlaczego boję się latać. Ja po prostu... Cii, nie jesteśmy same! Powiedział Blaszak ściszonym głosem. Nastała chwila niezręcznego milczenia już mocno trzymała swój młotek, który równie dobrze mógł służyć jako halabarda. Może to tylko szczury powiedziała w końcu. Nic nie jest w stanie przeżyć w tych ściekach nic poza. Tetry nie dokończyła. Potężna siła cisnęła ją w gęstą od ekskrementów w ścianę. już zobaczyła wielką, barczystą maszynę która niegdyś była ulepszonym cybernetycznie człowiekiem. Miast jednak stać sparaliżowana zaatakowała wbijając bolec młotu w kolano. Potwór jedynie zarechotał i pochwycił jaszczurkę w wielgachną rękę. Lecz wtedy Tetri rzuciła w jego głowę zwartą masą ekskrementów, co chwilowo go oślepiło. Korzystając z dystrakcji, reptoidka wyswobodziła rękę z uścisku wraz ze swoim blasterem w ręce i strzeliła w głowę monstra. Pocisk jedynie odbił się od czaszki, ale cyborg był widocznie zdezorientowany. Nie mając zbytniego wyboru, łowczyni w uścisku cyborga przyłożyła broń do odcinka dłoni napastnika, gdzie znajdował się łokieć i wypaliła pięciokrotnie, pośpiesznie naciskając spust. Uścisk potwornej ręki rozluźnił się i wypuścił ją. Żmijuś upadła na podmokłe dno ścieków, zachłystując się wodą i wypluwając ją z obrzydzeniem. Wyrwała młotek z kolana cyborga, ale w tej samej chwili ten uderzył ją drugą, nieuszkodzoną ręką. Jaszczurka przeleciała i odbiła się od ściany, łamiąc kość prawego ramienia. Jęknęła. Ból był nie do zniesienia. – Bofuru, bofuru! – zarzędził cyborg, majacząc coś jakby w transie. Starł fekalia ze swoich oczu tylko po to, by zobaczyć, jak Tetri stałym impetem wbija się bolcem młota w jego drugie ramię i naciska guzik uwalniający ładunek elektryczny. Porażone systemy wszczepów zafurkotały, zatrzeszczały. Żmijuś przełożyła blaster do niezłamanej ręki z wielkim wysiłkiem. Złamała broń, wyrzucając łuski z sześciostrzałowca, włożyła jeden nabój z kulą eksplozyjną i wycelowała. Czekała na otwarcie. Jej wzrok stracił nieco na ostrości, jednak nadal mogła dostrzec sylwetkę Tetriszy, unikającej ciosów cyborga. Aż w końcu, kiedy jej towarzyszka wbiła bolec młota w drugie kolano cyborga i ten przyklęknął, jednak nie został porażony ze względu na zawodność narzędzia, jakie obie łowczynie dostały, żmijewska wypaliła. Kula przebiła się w słabo opancerzony tors, wybuchając wewnątrz klatki piersiowej robota i rozrywając jego ludzkie serce. Monstrum wypluło krew i padło martwe. Żmij żyjesz? krzyknęła Tetri. Ta! kurewsko tylko boli mam złamaną rękę. Blaszak kiwnął głową, po czym zatopił palce w potolicy giganta i wydobył chip neuronowy mózgu wielkości piąstki dziecka. Dobrze się spisałaś! To powiedziawszy, Tetri zatopiła metalowe palce w grzbiecie cyborga i trwającej pół minuty szamotaninie udało się jej oddzielić implant kręgosłupa od reszty ciała. W parę chwil później obie wracały powolnym krokiem na powierzchnię. Kiedy dotarły do centrum poławiaczy androidów, żmijuś udzielono pierwszej pomocy poprzez nastawienie i usztywnienie dłoni. Tymczasem w kantorze spec od wszczepów neuronowych wsadził chip do czytnika. Łola Boga! Ha, ha, ha. Panie, wy wiecie, kogo tak naprawdę powaliłyście? Nie, przyznała jękliwie jaszczurka, siedząc na fotelu z oparciem. No to ja wam powiem, kogo ukatropiliście. To Maxim Braul, Wrestler. Taki był jego pseudonim. Siedem razy pod rząd wygrał w wielkim turnieju Cybertronik, gdzie mogą lać się tylko cyborgi. Siedem razy zdobył pasmistrza. Ten neurochip wart jest siedem milionów kredytów. A jeśli do tego by było mało, trzech poławiaczy, profesjonalistów, którzy się na niego zasadzili, chuja mogli mu zrobić. Wrócili martwi i w kawałkach. Trudno było rozpoznać nawet ich twarze. Ty, chyba coś słyszałam o Maksimie Braulerze. Nie pamiętam tylko kiedy. Zastanowiła się Tetri. No dobra, powiedział cennik. Wystawimy neurochip na aukcji. Zgodnie z umową mamy prawo do 20% od sumy, za jaką ostatecznie zostanie sprzedany. Niech panie podpiszą tylko tutaj i tutaj. Łowczynie podpisały, jednak coś nie dawało spokoju jaszczurce. W końcu powiedziała: Kiedy z nim walczyłyśmy, Maxim mówił jakieś imię. Chyba bofuru. Cennik znieruchomiał. przeczesał swoją brodę, po czym powiedział z wyraźnym smutkiem: Bo furu to imię córki Maksima, nieżyjącej córki, ponoć cierpiała na rzadką chorobę, nie pamiętam dokładnej nazwy. No, niestety, zbiegło się to wraz z końcem kariery Maksima. Dlatego też, by zarobić na utrzymanie rodziny, musiał walczyć w podziemnych walkach, nielegalnych, na śmierć i życie. Wieść niesie iż nawet mu się udawało, dopóki nie zaczął ulepszać się nierejestrowanymi wszczepami. No i... skończył jak skończył. Tetri popatrzyła na wyceniającego uważnie i postanowiła nie pokazywać mu wszczepu implantu kręgosłupa, jaki mozolnie wyrwała. Z pewnością reakcja na to nie byłaby zbyt przychylna. Rozdział trzeci Podróż ku gwiazdom i walizeczka. Tetri i Żmiuś miały wiele rzeczy do załatwienia, a także wydania. Podróż w kosmos, w poszukiwaniu zleceń dla łowców nagród, nie należała do najprostszych. Musiały pokryć swój myśliwiec lakierem elektrostatycznym, który ochraniałby je przed zgubnymi wpływami promieniowania z gwiazd. Trzeba było także zakupić mapy gwiezdne, gazetę solarną i zainwestować w panele zbierające światło, które przetwarzało je w energię elektryczną. Jednym słowem, musiały zrobić zakupy i w międzyczasie uzupełnić amunicję do swoich blasterów i laserowego przecinaka do metalu. W szczep kręgosłupu Maxima Brawlera został wciśnięty do lodówki. Tetri chciała go opchnąć na jakimś czarnym targu w kosmosie, jeżeli znalazłaby jakiego chętnego nabywcę. Po skończonych zakupach, obie łowczynie powróciły na parking w dokach i zabrały się do roboty. Żmijuś pokrywała swój wehikuł przeźroczystą farbą elektrostatyczną, podczas gdy Tetri montowała wyświetlacz holograficzny map gwiezdnych. Do interfejsu panelowego statku. Żmiej skończyłaś! krzyknął Blaszak. Nie, muszę pokryć trzema warstwami, a lakier musi wyschnąć, więc trochę mi to zajmie. Czemu akurat trzema? Bo takie są regulacje podróży międzygwiezdnych, odpowiedziała jaszczurka. Każdy statek powinien posiadać co najmniej trzy warstwy, a lakieru starczy nam akurat na trzy. Dobra, jak skończysz kłaść pierwszą, to chodź. Muszę ci coś pokazać. już skończyła pokrywać myśliwiec pierwszą warstwą, po czym weszła do kokpitu. Co się dzieje? Powiedziała. Zobacz na wiadomość w gazecie Solarnej. Powiedziała Tetrisza. Jest nagroda za zbiega z samej ziemi. Ostatnie ślady jego bytności były o rok świetlny stąd. Kość nazywa się Antoni Duszenko i jest zbiegiem politycznym. Ha, ciekawe ile za niego dają. Trzydzieści melonów. Żmijoś zakrztusiła się własną śliną. 30 milionów kredytów? Tak odparł blaszak bynajmniej wzruszony. Mogłybyśmy ustawić się za te pieniądze na całe nasze życie. – Jedynie 30 lat, ale tak, byłybyśmy bogate do czasu – powiedziała Tetri nie podzielając optymizmu towarzyszki. – Musimy go złapać – powiedziała Żmijewska, przytykając swoją wężowatą głowę do twarzy robota. Chwilę później… Kiedy myśliwiec został wreszcie pokryty trzecią warstwą lakieru, żmi już nie mogła się powstrzymać od suszenia głowy Tetri na temat tej nagrody. Blaszak w końcu się zgodził, zapowiadając, iż podejmą zlecenie jutro. Tymczasem nad metropolią zapadł zmierzch, rozświetlany jedynie zielonkawą zorzą, jaką wytwarzała planeta. Sam glob nazywany był dźwięczną nazwą Ultrivia, i należał do układu niedaleko konstelacji Oriona. Nocne lampy rozświetlały ulice miasta, podczas gdy budynki mieniły się kolorowymi, pstrokatymi billboardami reklamowymi, na których przemykały hasła mające skusić potencjalnych klientów. Tetri podziwiała Zorze nad miastem, paląc papierosa wciśniętego między mechaniczne zęby. Lubiła, kiedy dym rozchodził się po jej obwodach, a ten papieros był zaprojektowany dla blaszaków i cyborgów. Zawierał ładunek elektryczny, generowany z zapalonego łatwopalnego materiału i przekazywał go poprzez metalowe członki robota do samego rdzenia zaślającego blaszaka. Oczywiście symptomem palenia tych ćmików było pobudzenie ośrodków elektronicznych mózgu. Odpowiedzialnych za odczuwanie algorytmicznej przyjemności. Tetri ponownie zaciągnęła się papierosem, wypuszczając obłok dymu w powietrze. Żmi już pewnie już śpi, jutro będzie trzeba zatankować do pełna i polecieć w poszukiwaniu tego całego zbiega politycznego, myślała. Skończywszy palić, rzuciła peta na żebrowaty włas do kanałów. Ledwo tlący się pet zniknął w mrokach odchłani, gdzie jeszcze nie tak dawno polowały na oszalałe cyborgi, Tetris spojrzała na zegarek zawieszony na jej nadgarstku. Dochodziła północ. Północ tożsama dla ultrywi, gdzie doba trwała 35 godzin. Blaszak pogasił światła, wlazł do myśliwca i podłączył się do modułu symulującego sen dla robotów. Zamykając oczy, Tetri zobaczyła różowe, garbate owce. Poranek przywitał obie łowczynie z wleczeniem się z kabin przeznaczonych na sen, wypolerowaniem swoich zębów właściwymi do tego narzędziami i wejścia do bazy danych łowców nagród. Szmijuś kliknęła przycisk zgłaszający podjęcie akcji w celu złapania Antoniego Duszenko. Łowczynie nie były w tym osamotnione. Oprócz nich ponad 30 innych poławiaczy nagród szukało tego człowieka. Zaraz po zatankowaniu paliwa Tetri weszła w tunel powietrzny prowadzący na orbitę planety. Silniki odrzutowe zgasły, a jonowe zostały odpalone. Kurs zgodnie z mapami gwiezdnymi został wytyczony przez Rzmiejowską, a Blaszak popalając kolejnego elektroćmika obrał kurs, na najdalszą asteroidę w Układzie Słonecznym. Rozpoczęło się polowanie. Omijając pas asteroid w kręgu wewnętrznym Układu, Żmiuś i Tetri po miesiącu podróży dotarły do asteroidy Ion C7, najdalszego obiektu wysuniętego na zewnętrznych rubieżach Układu Gwiezdnego. Podczas tej podróży ich racje żywnościowe zostały uszczuplone o połowę, co jeszcze nie było takie złe, bo pozwalało łowczyniom na powrót, ale te triszy skończyły się elektronarkotyki, co było bardzo złe, wręcz niewskazane. Znerwicowany Blaszak stukał stopą w metalową podłogę statku gwiezdnego i popalał jeden z pięciu ostatnich elektropapierosów. Żmijuś natomiast podgrzewała swój obiad, który był umieszczony w tubce. Owa tubka podgrzewana była poprzez wsadzenie jej do komory, która działała jak piec, nie paląc przy tym jej powierzchni. Brak sztucznego źródła grawitacji zmuszał Reptoidkę do regularnych ćwiczeń, ale tego dnia już dawno je odbębniła. Wyjęła tubkę z ogrzewarki i odkręciła korek. Pasta o smaku wątróbki, cebuli i jajecznicy została wchłonięta przez aparat gębowy jaszczurki. Tetrisza jedynie patrzyła na sonar, wchodząc powoli w strefę oddziaływania kulistej asteroidy. Zaaplikowała sobie kolejną dawkę dymu. Żmijewskiej opary nie przeszkadzały, już dawno przyzwyczaiła się do tego chodzącego parowozu. Aby nie czuć dymu, elektrofajek nauczyła się nie wystawiać języka na zewnątrz, co zmniejszało uczucie duchoty. Jednak w takiej sytuacji jak ta, Reptoidka włączyła wentylację, aby cały ten niebieski dym przefiltrował się i został odseparowany od czystego powietrza. Tetri, skończysz palić, czy do reszty ci zczerniał mózg? Mój mózg pracuje dobrze, tylko odwyk nie zgadza się z moim sumieniem. Jak będziemy wracać z tej wyprawy, będziemy musiały zrobić przystanek na stacji kosmicznej, kupić miki i uzupełnimy zapas tubek, aby moja padalcówna nie była głodna. Żmiuś spojrzała na nią niechętnie. Nie lubiła być porównywana do padalca. One nie miały rąk i śmierdziały. A jedynym śmierdzielem tutaj była Tetrisza ze swoimi papierosami. Chciała wyrazić sprzeciw, ale wtedy Blaszak dostrzegł coś na powierzchni asteroidy. Te żmi już, czy ja mam wizjery rozregulowane, czy coś tam jest? powiedział robot, wskazując ręką. Zapytana pociągnęła za uchwyt, który wyswobodził aparaturę optyczną w formie futurystycznej lunety z paroma filtrami. Wyświetlającymi termowizję, noktowizję i sonarowizję. Samo urządzenie było niesłychanie kosztowne i pochłonęło znaczną sumę z ponad 7 milionów za neurochip Cyborga Wrestlera z aukcji. Mając jednak ów szperacz optyczny, Żmijewska dostrzegła strukturę niewielkich ruin zapewne miasteczkach kolonistów zajmujących się wydobyciem ród metali i izotopu helu 3 nie przewidziało ci się. To jakieś ruiny górników. Widzę nawet platformy do lądowania. To co, lądujemy? spytała Tetri. No, lądujemy. Ubiorę się w kombinezon i wychodzimy. Przypominam, iż to miała być misja odnalezienia zbiega politycznego z nagrodą za schwytanie. Bawimy się teraz w złomiarzy? Jeżeli byłabym uciekinierem w statku o żaglach solarnych, to tutaj bym się ukryła. Asteroida ta ma duże połacie lodu, które można roztopić. Energię elektryczną można pobierać z promieni gwiazdy, a jeżeli wyhoduje się w szczelinach szklarni rośliny, będzie się miało co żreć. Choć co to za życie na samych ogórkach i pomidorach? Wytłumaczyła swoje rozumowanie Reptoidka. Jeżeli gość jest kimś ważnym, może mieć fabrykę mięsa in vitro ze sobą, Wtedy wystarczy, że zawiesina odżywcza będzie sporządzana z roślin, które hoduje i finito. Ma co żreć. To dała Tetri. Następnie zmniejszyła pułap i włączyła silniki pionowe. wychamowywując pęd miarowo, aż myśliwiec gwiezdny nie wysunął podwozia i nie osiadł na jednej z platform, które wyglądały jak rozbudowane wieże wysokiego napięcia. I musiały być takie ze względu na bardzo drobne pył na powierzchni asteroidy, który wzniecony przez silniki mógł zapruszyć widoczność w promieniu wielu mil. By tego uniknąć skonstruowano właśnie wieżę do lądowania. Żmijuś wyszła w skafandrze ze śluzy wraz z Tetri, która nie potrzebowała przywileju noszenia szczelnego wdzianka. Jedynie narzekała przez odbiorniki radiowe umieszczone w skafandrze Żmijewskiej, że nie może palić w próżni, bo przecież nie wypada obrażać praw fizyki, które od niepamiętnych czasów kształtują kosmos i jego buble, nazywane gwiazdami i planetami. Łowczynie zaczęły schodzić po schodach z platformy, podskakując nieco w przestrzeni z tej prostej uwagi, iż grawitacja tu była o wiele mniejsza niż na Ultriwi. W końcu, kiedy dotarły na sam dół, pierwsze postawienie butów kombinezonu żmijusi na sypkiej powierzchni wywołało poderwanie się obłoku drobinek. Staraj się nie szurać butami, bo chuja będziemy widzieć! Poinformowała ją tetrisza. Reptoidka wyciągnęła swój sześciostrzałowy blaster, przystosowany do używalności w próżni. I rozejrzała się wokół. Nigdzie nie było widać ani żywego ducha. Udała się więc do kompleksu namiotów wyłożonych panelami solarnymi. Owe niegdyś szczelne konstrukcje były teraz podziurawione i niezdatne do przechowywania zdatnego do oddychania powietrza. Tymczasem Tetri znalazła łazik z baterią pełną w 60% i zdatnym panelem słonecznym, który ładował źródło prądu. Przejadę się po okolicy, powiedział w końcu Blaszak. Zostawiasz mnie tutaj? A co jeżeli ten zbieg polityczny faktycznie się tu ukrywa? U, Biednaż Miusia się boi, bo twoim pomysłem było przylecenie tutaj na to wypizdowo. Nie mogę tutaj nawet zapalić, więc się przejadę. Pytanie tylko brzmi, czy zostaniesz tutaj, czy zabierzesz się ze mną? Brzmi zawarczała gniewnie, ale nic nie powiedziała. Tymczasem Blaszak wsiadł na czterokołową zabawkę i odjechał, zniecając tumany pyłu spod obracających się opon. Jaszczurka została sama. Obeszła kompleks, zajrzała do namiotów, odnalazła parę zamrożonych trupów ludzkich. Dwie karty otwierające przejście dla upoważnionych. Aż w końcu, kiedy już chciała zrezygnować z dalszych oględzin, usłyszała głos Tetri. Żmijuś? Czego, Blaszaku? Widziałaś kiedyś rozbity glider solarny? Odnalazłam jego zgliszcza. Patrząc na interfejs i ostatni wpis w czarnej skrzynce, ktoś doleciał tu dzień przed naszym przybyciem w te rejony. Już do ciebie lecę. Jesteś pewna, że dolecisz? Nie mogę tego w nieskończoność odkładać. Muszę wrócić za drążek i zapomnieć o wypadku w akademii. Cóż, albo pamiętasz trening, albo się rozbijesz. W razie czego, mam jak ładować swoje obwody, połam skrzydła. już dotarła do wieży i poczęła wspinać się po schodach. Kiedy dotarła do startku i przeszła przez śluzę, musiała chwilę odczekać, gdyż dostała zadyszki. W końcu dopadła sterów maszyny. Instynktownie włączyła silniki jonowe i złapała drążek oraz dźwignię ciągu. Poderwała delikatnie maszynę ku górze i obrała kurs na wyświetlający się punkcik na szybie, który był sygnałem nadajnika, jaki posiadała zarówno Tetri, jak i ona. Dzięki temu mogły się lepiej zlokalizować. Myśliwiec mknął zaledwie 500 metrów nad powierzchnią Ziemi, a prędkość była na tyle odpowiednia. Iż w pewnym momencie Żmijewska przestała przyspieszać i niesiona była pędem po nowo utworzonej przez siebie orbicie. W końcu zobaczyła łazik i, aby Blaszak mógł ją zobaczyć, zamigała reflektorami na dziobie. Następnie poczęła wyhamowywać i dbać o to, aby ciąg pionowy został zachowany. W przeciwnym razie miałaby twarde lądowanie. Noż mi już! Latasz jak pierdolony gołąb po lewatywie. Pierdol się, dawno nie miałam drążka w łapie to była pochwała też mi pochwała tak zawsze mówią piraci to ich powiedzenie jest uniwersalne w każdej partii kosmosu wyjaśnił Blaszak. Jaszczurka nie chciała tego komentować, ani dopytywać się skąd w ogóle wie takie rzeczy. Nie chciała nawet dopuścić myśli, iż Tetri kiedyś mogła być na wyposażeniu gwiezdnych piratów bądź szmuglerów. Wylazła przez śluzę i poszła wolnym krokiem w kierunku towarzyszki. Zalazłaś coś jeszcze? Tak, odciski butów, ale właśnie je rozwiałaś lądując tutaj. Prowadziły w tym kierunku. Powiedziała Tetri, wskazując mechaniczną dłonią w konkretną stronę. Dobra. Ustalmy azymut i pojedziemy tam na tym łaziku, dopóki na coś nie natrafimy. I tak też zrobiły. Nie musiały jednak ujechać daleko, gdyż trup astronauty leżał za niewielkim wzgórzem. Kiedy go zobaczyły, zatrzymały wehikuł, którego opony były wątpliwej jakości i podeszły do truchła. Trup, jak to trup, nie ruszał się, nie oddychał, co specjalnie nikogo nie dziwiło. Miał jednak dziurę po kuli od broni, która leżała opodal niego. Tetris zdjęła szklany hełm z dziurą, po czym zbadała skanerem, który wyjęła z zapasa termostatycznych szortów dla robotów, by sprawdzić jego DNA. Wynik wyszedł po niespełna minucie i wypisany został wielkimi literami. Antoni Duszenko. Kurwa, jebana w mamołygę pierdolona. Przeklęła żmijoś dziwiąc się sobie, iż tak to ją sfrustrowało. Kontrakt specyfikował dość dokładnie, iż poszukiwany jest chciany żywy. Teraz jednak było to niemożliwe, nie dlatego, iż trupy z rozwalonymi czerapami nie są zbytnio skore dochodzenia. Niemożliwym też było dostanie za niego obiecanej nagrody 30 milionów kredytów. – Ho, ho, co my tu mamy? – Walizeczka – Powiedziała tetrisza wyjmując obiekt ze skostniałych i zamrożonych kończyn drupa poprzez połamanie mu palców. Bez większego namysłu otworzyła to, co zobaczyły łowczynie, zaskoczyło je w dość nietypowy sposób. Zobaczyły szklaną kulę, w której wnętrzu unosił się na elektryzowany, tryskający iskrami artefakt. Wyglądał jak wieloramienna, równoboczna. Geometryczna gwiazda, tylko z uwzględnieniem przestrzeni. Przedmiot, najeżona kolcami kostka dwudziestościenna, wliczając fakt, iż każda powierzchnia tej kostki byłaby podstawą ostrosłupa. Co to do cholery jest? Słyszałaś kiedyś o Bazyliszku Roko? To koncept superświadomości, którą ludzie kiedyś stworzą. Problem polega na tym, iż kiedy ten twór powstanie Nagrodzi konstruktorów i ukaże tych, co byli przeciwni jego konstrukcji. Załóżmy, iż dostajesz wiadomość z przyszłości z informacją o tym behemocie myśli, i nagle sam fakt tego, iż jesteś świadoma, że coś takiego powstanie, kieruje Twoimi akcjami, stajesz się niewolnikiem systemu, ponieważ nie można cofnąć postępu, nie można zmienić przeznaczenia, iż kiedyś powstanie mała era wieków ciemnych. Tetrisza, o czym ty pierdolisz? O niczym konkretnym. To tylko eksperyment myślowy. Nienamacalna apokalipsa. Przeraziłam cię trochę, ale nie mogłam się powstrzymać. Weź ty mnie nie strasz, Blaszaku. Już dosyć mam zgaszonej nadziei. Trzydzieści pierdolonych melonów poszło się jebać. Jeżeli poprawi ci to humor, możemy wyciąć mu... Tetris, zrób coś użytecznego i nie kłapaj do moich słuchawek. Pochowamy go i powrócimy na Ultriwie. Serio, chcesz go tutaj chować? To nieodżałowana strata. Niby czego? 30 pierdolonych milionów. Od co! I tak dwie łowczynie nagród usypały kopiec z pyłu asteroidy. Nie wiedziały, iż Antoni Duszenko nie był w żaden sposób ważny, ponieważ był kryminalistą. Ale był ważny, gdyż przenosił jednostkę komputacyjną, superkomputer nowej ery postępu, który został przygarnięty przez kleptomańskie nawyki tetriszy. Kiedy paciorek został odmówiony, obie towarzyszki niedoli spakowały walizkę trupa z jego zawartością i odleciały myśliwcem w drogę powrotną. Nieświadome, iż ich akcje będą miały wpływ na losy wielu układów gwiezdnych. W najbliższej przyszłości. Scenariusz, nieprawicz, czytał, Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.